W dniu dzisiejszym, panie dyrektorze, został pan zaproszony tutaj przez mieszkańców i przez Ruch dla Grudziądza na spotkanie, na którym poproszono o przedstawienie finansów szpitala. Tak, ja przyjąłem zaproszenie dla Ruchu dla Grudziądza, dlatego że szpital jest dla wszystkich mieszkańców i spotykam się chętnie z każdą grupą, z każdym stowarzyszeniem, ze wszystkimi mieszkańcami. I dzisiaj rzeczywiście rozmawialiśmy o finansach szpitala. Z pana wypowiedzi wynika, że niejako ostatnie koszty inwestycyjne zostały przeniesione do spółki, która została wydzielona na potrzeby pozyskania kredytów inwestycyjnych. Ja właśnie cały czas mówię o tym, że to nic nie zostało nigdzie przeniesione, tylko spółka Grudziądzkie Inwestycje Medyczne jest operatorem finansowym i jest tym operatorem finansowym od 2 lat. I dzisiaj zostało to po raz kolejny wyjaśnione. Tutaj spółka GIM i ta inwestycja i Grudziądz była kontrolowana przez przez NIK. NIK kontrolował to w zeszłym roku. Żadnych zaleceń, wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Czy nie mam tutaj żadnych, oczywiście w żaden sposób nie odnoszę się tutaj negatywnie do tego procesu, tylko podczas dyskusji wiele osób nie rozumiało, dlatego też chcę tutaj dopytać szczegółowo. Dług jest ciąży, że tak powiem, w przenosie na szpitalu, czy na tej spółce? Gwarantem jest miasto, tak? Nie. Kredyt, który jest w tej chwili inwestycyjny, ciąży na szpitalu. Szpital sobie z tym spokojnie radzi. Spłaty kapitałowe są rozłożone na 20 lat. Spółka jest tylko podmiotem finansowym, który zaciągnął zobowiązanie. Spółka jest operatorem finansowym. I tutaj, biorąc pod uwagę, jest to normalna konstrukcja na każdym rynku kapitałowym. I tutaj nie ma nic więcej, nikt nic więcej nie wyjaśni, dlatego że to jest po prostu tak, jak nakazuje polskie prawo. Natomiast inwestycje musiały być dokończone, zostały skończone, tylko my musimy również pamiętać o tym, że Grudziądzki Szpital pozyskał również środków unijnych i środków rządowych 130 milionów złotych. Dzisiaj po prostu te środki, które są zainwestowane, trzeba też umiejętnie pozyskiwać i mamy na to około 4 do 5 lat. Myślę, że warto jest trzymać za nasz szpital kciuki. Jeszcze tutaj dopytam, jakie są najbliższe plany inwestycyjne szpitalu? Czy ten proces inwestycyjny został zakończony i ten nowy oddział psychiatryczny to już jest, że tak powiem, szczyt naszych potrzeb? Czy tutaj są jakieś jeszcze plany w perspektywie długo-średnioterminowej? To znaczy w ogóle już nie ma żadnych innych planów inwestycyjnych, nie będzie budowana administracja, nie będzie przenoszona administracja, dlatego że już na to środków finansowych nie ma. Ja w zeszłym roku złożyłem pismo do pana prezydenta Grudziądza, Roberta Malinowskiego, o zakończonym procesie inwestycji naszego szpitala. W ramach kosztów, jakie takie szpitale generują i właściwie charakteru ponadregionalnego tego szpitala, bo przyjeżdżają tu przecież ludzie z Brodnicy, spoza Brodnicy, szczególnie z tych terenów bardziej na wschód położonych, czy nie byłoby na przykład zasadnym, gdyby ten szpital miał charakter wojewódzki, a nie na przykład tutaj powiatowy? A to nie ma żadnego znaczenia, czy szpital będzie prezydencki, marszałkowski, tylko ma znaczenie, czy szpital jest na tyle atrakcyjny, że ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest bezpieczny dla pacjentów i czy po prostu będzie miał wieloletni kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzisiaj wyznacznikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie podmiot prowadzący, bo są duże szpitale przecież prywatne, które nie mają ani marszałka, ani prezydenta. Podnosił pan tutaj jeszcze kwestię spornych zobowiązań, można tak powiedzieć, z Narodowego Funduszu Zdrowia. Może bym kilka słów poprosił jeszcze odnośnie tutaj wstępem tego, co ewentualnie później zobaczymy w rozszerzonym materiale. Jak tu sprawy się mają? Ile możemy odzyskać? A ile nam, no bo mieszkańcom Grudziądza Narodowy Fundusz Zdrowia jest winny? Tak, mówimy o należnościach, jakie nasz szpital ma wobec Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2009 roku narosła to już kwota 90 milionów. Myślę, że w tej chwili skutecznie odzyskujemy pomału te środki przez sąd, no bo innej drogi nie ma w demokratycznym kraju. Natomiast jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, to są to kwoty prawie że niesporne dla sądu, bo
Narodowy Fundusz Zdrowia przez te lata nie płacił za udary, za zawały, za porody. Dopiero teraz, dziś... Jak to pan tu ujął, najbardziej zyskowne, że tak powiem, niektóre z tych procedur medycznych? Tak, to są nie tyle zyskowne, co po prostu Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci, nie wiem, bo to by trzeba było się spytać, dlaczego nie płaci. Natomiast to nie jest nic, są województwa, w których Narodowy Fundusz Zdrowia płaci. Natomiast naszemu szpitalowi nie płaci, innym szpitalom też nie płaci w regionie. Generalnie wszystkich zobowiązań z wielu lat, to w naszym województwie już jest prawie 200 milionów, z tego najwięcej jest w Grudziądzu. Dlatego, że Grudziądz był bardzo dynamicznie rozwijającą się placówką medyczną i uważam, że te pieniądze są do odzyskania w sądzie. Jak nie teraz, to za 2-3 lata. Mówił pan tutaj właśnie, że chyba na czasie, tak? Podpisał pan ugodę. Tak, dzisiaj, w dniu dzisiejszym podpisałem ugodę na warunkach wynegocjowanych wspólnie, ale został za 2012 rok Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za porody co do złotówki. Czy jeszcze tutaj dopytam, jak długo ciągnęło się ten spór? Ten spór o 2012 ciągnął się pół roku, ale spór o 2011 ciągnie się już drugi rok. Czyli w sumie mimo procesu, tak, który państwo tutaj wytoczyli, to i tak zakończyło się to ugodą, więc niejako tutaj nasz fundusz nas ciągle za nos, jakby można tak to chyba ująć, ciągle przeciąga płatności. O. To znaczy tak, że ta kwota nie była jeszcze przedmiotem sporu sądowego, nie odbyła się ani jedna wokanda. A, czyli to jest dopiero polubowne. Natomiast myślę, że to Narodowy Fundusz Zdrowia dojrzewa do decyzji, że lepiej ugoda jak wieloletnie procesy i płacenie należności z odsetkami zasądzonymi przez sąd. Ja mam dzisiaj wyroki zasądzone z odsetkami, tylko że to po prostu trwa w czasie i wymaga bardzo dużo wysiłku, ale po prostu trzeba, nie można z tego rezygnować.